Co robić latem w nadmorskich kurortach? Jeśli pogoda dopisuje, z pewnością można dużo czasu spędzić na plaży. A jeśli słońce zachodzi za chmury, jak przez większą część lipca? Jak się okazuje, turyści wcale nie muszą się nudzić, bo Mielno oferuje pełno atrakcji. Zajrzeliśmy tam na półmetku sezonu. Gdy pogoda dopisuje, próżno szukać turystów w restauracjach czy knajpach. Większość wykorzystuje promienie słoneczne, opalając się na plaży. Piękna pogoda. W związku z tym, no nic więcej, nic dodać, nic ująć. A co jeszcze można robić w Mielnie latem? Iść na plażę, a wieczorami do klubów. Opalać się, jeść dużo i wypoczywać przede wszystkim. I choć Polacy są miłośnikami właśnie takiego wypoczynku, Mielno przygotowało dla turystów wiele innych atrakcji, zarówno na ładną, jak i nieco kapryśną pogodę. Czeka nas właściwie od dnia jutrzejszego impreza pod nazwą Gorączka Złota w Mielnie. Będzie to taka impreza, pierwszy raz przez nas proponowana w ramach gry miejskiej. Rozpoczyna się już, tak jak mówiłam wcześniej, od jutra. To są etapy bezobsługowe. Turyści dostaną karty, będą mogli sobie zwiedzać całą gminę. Ci, którzy chcieliby na żywo obejrzeć i posłuchać gwiazd polskiej estrady, powinni przyjechać do kurortu 12 sierpnia. Odbędzie się wtedy impreza Lata z Radiem i między innymi gotowanie na byle czym. Gwiazdami mają być Ania Rusowicz i Andrzej Piasek-Piaseczny. Turyści, którzy spędzają lato w Mielnie, mówią, że lepsze polskie morze niż zagraniczne wycieczki. Słyszałam dużo o Mielnie. Co prawda zauważyłam, że jest to miasto młodych, młodzieży, więc bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać z córką i spędzać ten cudowny czas. Wszędzie wyjdzie tak samo. Czy się zapłaci tam w czasy za granicą, czy tu się przetraci, to samo. Ale zawsze lepiej na miejscu. Z takiego podejścia turystów cieszą się miejscowi sklepikarze. Ludzie są w każdym razie mniej niż w zeszłym roku, ale jest trochę i pracujemy. A jeśli pogoda nadal będzie słoneczna, z pewnością zadowoleni będą i przedsiębiorcy, i turyści.